Cześć, witajcie na kanale Saganek, ja mam na imię Dorota. Dziś kolejna keto propozycja. Zapraszam na kluski kładzione z prostych składników, które zapewne macie w domu. Można przygotować większą ilość. Spójrzcie, jak pięknie się prezentują. Ciasto jest sprężyste, delikatne. Można na słodko, można na słono, można z zupami, z sosami. Do przygotowania gorąca, ciepła woda, rozpuszczone masło klarowane, do tego siemię lniane mielone odtłuszczone, odrobina łupiny babki jajowatej, dwa jajka, blenduję do uzyskania jednolitej masy, żeby nie było żadnych grudek i odstawiam na kilka minut. W tym czasie będę gotowała wodę w garnku, w której będę parzyć kluseczki. Parzyć, nie gotować, bo tutaj nie chodzi o to, żeby te kluski nam się rozpadły albo zbytnio napuszyły. Chodzi o to, żeby one po prostu kilka minut w tej gorącej wodzie po prostu miękły. I teraz za pomocą dwóch łyżek, formując właśnie takie kluseczki kładzione, wrzucam do wrzątku i czekam kilka chwil na bardzo małym ogniu. Gdy ta woda będzie widać, czy ona zaczyna gotować się, to już właściwie będzie ten moment, żeby za pomocą łyżki cezakowej wyjąć kluski z wrzątku. I tak właśnie widać, że one są lekko tak napuszone, ale nie rozpadają się podczas wyjmowania. Jeżeli byłaby sytuacja, że jednak są zbyt luźne, można jeszcze dodać odrobinę lnu albo łupiny babki jajowatej, żeby odrobinę zagęścić, wzmocnić to ciasto. Tu wersja z rozpuszczonym masłem. Tuż po wyjęciu to masełko się ładnie rozpuściło i można zajadać na przykład ze śmietaną. Ja tutaj podaję ze śmietaną, tłustą i cynamonem. Można także ze skwarkami i z cebulką. Wszystkie wersje naprawdę pyszne, sprawdzone. Polecam. Jeżeli spodobała Wam się ta propozycja, jak zwykle czekam na łapki i komentarze i do następnego razu. Pa, pa!